Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w której udział gościnnie bierze Piotr Kowal, przewodniczący Rady Regionalnej Federacji Młodych Socjaldemokratów, członek klubu naszego wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Damian Hołminiak i moja osoba Krzysztof Kukucki, przepraszam, porządku publicznego, absolutnie tutaj w porządku, Damian mnie pilnuje, więc wszystko musi być w porządku, wiceprzewodniczący Komisji Porządku Publicznego. Szanowni Państwo, tak jak w zaproszeniu informowaliśmy, dzisiaj chcielibyśmy słów kilka powiedzieć o sytuacji z czwartym LO, tym bardziej, że w ubiegły piątek spotkaliśmy się z radą, z gronem pedagogicznym tej placówki. Natomiast zanim opowiemy o tym temacie, chcielibyśmy wrócić do wczorajszej wypowiedzi na antenie Radia PIK nowego wojewody kujawsko-pomorskiego, pana Michała Bogdanowicza, i powiedzieć, że o ile byliśmy dość spokojni o przyszłość dyspozytorni pogotowia w naszym województwie, bo przedstawiciele partii rządzącej, którzy mają zdecydowaną większość, którzy pokazują, że jak chcą postawić na swoim, to wszelkimi metodami potrafią, wypowiadali się bardzo pozytywnie o tym, żeby ta dyspozytornia pogotowia pozostała we Włocławku. Przytaczali wówczas również przykład województwa wielkopolskiego, gdzie w każdym byłym mieście wojewódzkim taka dyspozytornia została zlokalizowana. No i wczoraj, słuchając wypowiedzi chyba pierwszej medialnej nowego wojewody, ze zdumieniem usłyszałem, że województwo kujawsko-pomorskie powstało z połączenia dwóch, a nie trzech województw. Z kontekstu jednoznacznie wynikało, że są to województwa bydgoskie i toruńskie, wykluczając województwo włocławskie. W związku z tym mamy przesłanie do lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości o to, żeby zadbały o wiedzę nowego wojewody. No i oczywiście w imieniu samorządu Włocławka, w imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej zapraszamy do stolicy Kujaw wojewodę. Zapraszamy do tego, żeby przyjechał, odwiedził nasze miasto, zobaczył, jak wygląda byłe miasto wojewódzkie i jak bardzo trzeba z punktu widzenia przedstawiciela rządu w regionie zadbać o zrównoważony rozwój województwa kujawsko-pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem właśnie byłego województwa włocławskiego. Wracając do tematu, na który tutaj Państwa zaprosiliśmy, chciałbym powiedzieć, że tak jak już następnie mówiłem, spotkaliśmy się w ubiegłym tygodniu z przedstawicielami grona pedagogicznego. Przyznam szczerze, że było to bardzo konstruktywne spotkanie. Wiele informacji zostało nam przekazanych. Też takie spojrzenie inne trochę na tą sytuację. Ale też doszły do nas bardzo niepokojące informacje, jakoby urzędnicy mieli się stawiać ponad Radę Miasta. Mianowicie miało dojść do stwierdzenia jednej z urzędniczek, że jeżeli Rada Miasta nie zgodzi się na wygaszenie tej placówki, wówczas ona, mając takie prerogatywy, nie podpisze arkusza organizacyjnego. Gdyby faktycznie tak było, byłoby to bardzo niepokojące, wręcz karygodne podejście urzędniczki. I chcieliśmy tą sprawę oczywiście wyjaśnić. Chcieliśmy zweryfikować z drugą stroną, stąd też mieliśmy umówione spotkanie we wtorek na godzinę 16 z panią prezydent Moraczewską. Mieliśmy wówczas rozmawiać o oświacie z panią Moraczewską, a z panią prezydent Korpolak mieliśmy rozmawiać o drogach, no ale na kilka godzin przed tym spotkaniem dostaliśmy informację, że jednak to spotkanie się nie odbędzie. Ja otrzymałem jedynie prezentację multimedialną, w której są przedstawione dane demograficzne.
Z tych danych demograficznych wynika, że w czwartym LO został już spełniony cel, w którym tutaj deklaracja z naszej strony, będziemy wspierać prezydenta Wojtkowskiego. Będziemy go wspierać w realizacji jednego z punktów umowy, którą zawarł z mieszkańcami Włocławka 30 listopada ubiegłego roku, czyli w momencie, kiedy mieszkańcy Włocławka zdecydowali się na wybór programu wyborczego Marka Wojtkowskiego, w którym to prezydent obecny Marek Wojtkowski, wówczas kandydat, pisał, że obniżymy liczbę dzieci w klasach do 25 bez względu na poziom kształcenia. Ta informacja jest w tej oto umowie zapisana. Więc ze strony naszego klubu jest pełna deklaracja, że będziemy absolutnie prezydenta Wojtkowskiego w realizacji tej obietnicy wspierać. Jesteśmy przekonani o tym, że prezydent, będąc kandydatem właściwie 3 lata przed wyborami, dokładnie przeanalizował każdy punkt swojego programu, dokładnie go przeliczył i przemyślał, czy jest on realny, więc nie mamy wątpliwości co do tego, że ten punkt programu był realny. W związku z tym trochę jesteśmy zdziwieni całą tą zawieruchą wokół oświaty we Włocławku i wokół czwartego LO, dlatego że tu nie ma co likwidować, tylko pokazywać jako wzór, bo właśnie w tej placówce ten cel, który przed sobą postawił prezydent Wojtkowski, został zrealizowany. I idąc dalej, oczywiście analizując dane, które otrzymaliśmy z urzędu, wynika, że jest to jedyna placówka, w której ten wskaźnik jest taki, jaki sobie wyznaczył prezydent, bo w LZK jest 29 osób w klasie średnio, mówimy o średniej, drugie LO 29 osób w klasie i LMK 28 osób w klasie. Gdyby we wszystkich tych oddziałach, tak jak sobie pan prezydent, tak jak obiecał to, czyli w tej umowie przyjął, że zrealizuje, wówczas już dziś musimy nie likwidować, a utworzyć 9 oddziałów klas, więc to jest tak naprawdę wyzwanie, gdzie te klasy stworzyć. Oczywiście uważamy, że czwarte LO jest bardzo dobrym miejscem na to, żeby tworzyć te nowe oddziały, głównie dlatego, że jest to przestronny budynek. Z informacji, jakie uzyskaliśmy również od pani dyrektor, cały czas własnym sumtem, czyli w zakresie obowiązków pani dyrektor, ten budynek jest remontowany, więc znajduje się on też w dobrym stanie technicznym. To jest oczywiście nasza deklaracja, że my będziemy pana prezydenta w realizacji tego punktu wspierać. Słyszymy też jakieś koncepcje o utworzeniu techników i z dużą ostrożnością podchodzimy do tych pomysłów, jeżeli to mają być technika mundurowe lub technika logistyczne, bo żeby podjąć decyzję o powołaniu takiej szkoły, no trzeba było uzyskać odpowiedź na podstawowe pytanie, ile jednostek wojskowych jest we Włocławku i ile firm logistycznych jest we Włocławku, bo oczywiście my powinniśmy kształcić inaczej. Nie możemy oszukiwać młodych ludzi na wstępie na dorosłą drogę życia, że zostaniesz technikiem służb mundurowych i będziesz mógł pracować czy podjąć dalsze kształcenie w szkole wyższej mundurowej we Włocławku, bo takiej póki co jeszcze we Włocławku nie ma. Albo też będziesz mógł podjąć pracę w jednostce wojskowej, bo takiej póki co jeszcze we Włocławku nie ma. W naszym odczuciu, po rozmowach też z pracodawcami, wiemy, że potrzeba rozwijania chociażby techników mechanicznych, niekoniecznie mechaników samochodowych, ale mechanicznych, czyli takich ludzi, którzy będą mieli umiejętności obsługiwania maszyn. Bezwzględnie jest potrzeba powołania technikum pielęgniarskiego.
Ale o tym oczywiście moglibyśmy porozmawiać, jeżeli mielibyśmy możliwość usłyszeć, jaką koncepcję ogólnie ma prezydent miasta na rozwój kształcenia, na rozwój oświaty w naszym mieście. O tą koncepcję zabiegał na jednej sesji wiceprzewodniczący rady, radny Rafał Sobolewski. I też taka jest wola konwentu, żeby przed decyzją w sprawie przyszłości czy 4 LO, czy gimnazjum numer 9, taka sesja specjalna, na której byśmy usłyszeli, na której byśmy mogli porozmawiać o oświacie, żeby się odbyła. Z mojej strony to na tą chwilę wszystko. O głos poproszę radnego Damiana Chłoniaka. Proszę. Szanowni Państwo, ja tutaj w sprawie 4 liceum ogólnokształcącego, jak i szkoły 21, do której uczęszczałem przez 12 lat, począwszy od pierwszej klasy podstawowej i skończywszy na ostatniej klasie liceum. No, ja powiedziałem dyrekcji i powtórzę też to Państwu, że mi generalnie nawet już sumienie by nie pozwalało głosować za likwidacją choć tego budynku, tego liceum. Druga rzecz jest też taka, że osiedle Micheliny i osiedle Południe to jest 35-tysięczne i doliczając jeszcze 90 tysięcy mieszkańców także z powiatu, to stanowi pokaźną liczbę mieszkańców i wychodzi na to, że jedyne osiedle bez liceum. No na to też nie możemy się zgodzić, ponieważ wiadomo, że nie wszystkich, nawet naszych mieszkańców by było stać, żeby kupować bilety MPK i dojeżdżać uczniom do znacznie dalszych liceów. Poza tym, tak jak Krzysztof wspomniał, szkoła jest cały czas dopilnowywana poprzez remonty, przez dyrekcję. Ja tutaj mam przykład właśnie remontów z własnej kieszeni lub za pomocą sponsorów, na które szkoła wydaje. Tutaj mamy jedynie od góry wymianę okien i naprawę atrium, co jest finansowane przez Urząd Miasta. Reszta tych remontów jest wykonana właśnie w zakresie szkoły dyrekcji. Budynek, no ja mówię, ja go pamiętam już dosyć dawno, co prawda go także opuściłem, ale chodząc tam 12 lat widzę, jak on się zmienił i ile zostało włożone wysiłku i pieniędzy w to, żeby on był jak najbardziej przyjazny dla mieszkańców. Władze szkoły, jak wspomniałem, także są przychylne na wszelkie sugestie władz naszego miasta odnośnie szukania klas, czy to przemianowania z czasem nawet na technikum, byle tylko ta szkoła dalej mogła funkcjonować. Zarzuca się także szkole to, że jest niska zdawalność wyników maturalnych. W 2015 roku ta zdawalność wynosiła 95%. Więc trzeba sobie odpowiedzieć, czy to faktycznie jest na tyle niska, żeby likwidować tak znaczące liceum w naszym mieście. Warto podkreślić, jak tu Krzysztof mówił, że sztucznie tak naprawdę niektóre klasy w pozostałych liceach są powiększane przez to, żeby uczniowie w drugim naborze nie zostali skierowani do 4 liceum ogólnokształcącego. No to jest po prostu wbijanie, uważam, noża białymi rękawiczkami w 4 LO. Poza tym myślę, że w żadnej szkole poza tym są podawane rankingi, przepraszam bardzo. Rankingi nieczęsto nie oddają tego, jak uczniowie są wychowywani przez tak naprawdę tych nauczycieli, bo ja uczestniczyłem w wielu wyjazdach, wielu kształceniach tak naprawdę. Przez nauczycieli uczestniczenie w sesji, tak jak ostatnio było chociażby w sesji Rady Miasta, po czym nagle okazało się, że jest kontrola także z Kuratorium Oświaty dotycząca tego, dlaczego uczniowie nie byli na lekcji w szkole, tylko uczestniczyli na sesji Rady Miasta.
To także jest podyktowane tym, że do mediów przedostała się informacja w sprawie likwidacji, wygaszania tego liceum i to także rolą państwa jest, żeby cofnąć tą informację, ponieważ na chwilę obecną nie ma czegoś takiego jak likwidacja czy wygaszanie czwartego liceum ogólnokształcącego, bo wiadomo, że rodzice nie będą chcieli wysyłać swoich dzieci do liceum, które jest zagrożone, aczkolwiek na chwilę obecną, tak jak mówimy, my nic o tym nie wiemy i wszyscy dowiadujemy się bezpośrednio z mediów takich informacji. Kończąc, jeszcze chciałem też podkreślić, bo na końcu września odbyła... Ale przepraszam, na pytanie zaraz będzie czas. Jeszcze kończąc swoją wypowiedź, pod koniec września odbyło się 30-lecie szkoły, gdzie uczestniczyły władze miasta, pani dyrektor Wydziału Edukacji i tam padły i życzenia, jak najdłuższych lat jeszcze, żeby ta szkoła funkcjonowała. Odbierano prezenty i wtedy nie było słowa. I to było, mówię, pod koniec września, a nie było słowem, nie padło, że będzie likwidowane czy wygaszane czwarte liceum, więc to też źle świadczy o władzach szkoły, które zasiadały w pierwszych rzędach pod koniec września, a teraz po cichu tak naprawdę chcą likwidować. Tak, 30-lecie szkoły, bo w 1985 roku ta szkoła powstała. Dziękuję. Głos zabierze jeszcze kolejny absolwent tej szkoły, Piotr Kowal, przewodniczący Rady Regionalnej Federacji Młodych Socjaldemokratów. Proszę. Dziękuję za głos i za zaproszenie. Tak jak powiedział radny Kłopucki, dzisiaj występuję bardziej w roli absolwenta 4 Liceum Ogólnokształcącego. Szkołę tą ukończyłem 4 lata temu, także jest czas dla mnie nieodległy. I powiem szczerze, kiedy dotarła do mnie z mediów informacja o tym, że władze miasta mają takie plany, aby tę szkołę wygasić, a w ostatecznej konsekwencji zamknąć tą placówkę, to powiem szczerze, poczułem się, jakby ktoś mi wbił nóż w serce, ponieważ kiedy kończyłem tę szkołę, pamiętam, że myślałem sobie, że za kilka lat będę mógł tą szkołę odwiedzić i zerknąć, jak ta szkoła dobrze prosperuje, bo jak pamiętam ze swoich szkolnych lat, to szkoła naprawdę bardzo dobrze prosperowała i z tego, co widziałem, do dzisiaj prosperuje. Nie mogę zgodzić się z informacjami podawanymi przez Urząd Miasta, że liczy się tylko zdawalność matur i liczy się tylko ilość uczniów w placówce. To już tak, jak już mówimy o liczbności klas, to z tego co pamiętam i chyba zawsze tak było, że zwykle było tam po 5-6 klas. W tym roku jest to sytuacja jednorazowa. Pierwszy raz taka sytuacja się zdarzyła, że są te 3 klasy. I wydaje mi się, że jest to trochę nieodpowiedzialne ze strony urzędu, że jeżeli widzimy, że tylko w jednym roku mamy 3 klasy, od razu podejmujemy decyzję o wygaszeniu. No to chyba nie na tym polega. Kształcenie oświata wydaje mi się, że jest dziedziną długofalową, która przynosi swoje rezultaty w dłuższej perspektywie czasu. I tak samo wydaje mi się, że jeżeli mówimy o nauczaniu, że jest długofalowe, tak samo uważam, że powinniśmy podchodzić do kwestii istnienia szkół. To nie może być takiej sytuacji, że nie wiem, za chwileczkę może w jakiejś innej szkole będzie mniejsza, znacznie mniejsza ilość uczniów jednorazowo i podejmą decyzję znowu o jej zamknięciu, a za kilka lat może ta sytuacja się odmienić i co wtedy? I wtedy znowu będziemy otwierać taką placówkę? No wydaje mi się, że to jest nieodpowiedzialne i trzeba naprawdę poważnie się nad tym zastanowić, czy takie informacje, które dostają się do mediów, są odpowiedzialne i są właściwe dla władz miasta, ze strony władz miasta. I tu jeszcze ważna kwestia, ponieważ jak się dowiedziałem z listu otwartego, który wysłali nauczyciele i pracownicy zespołu szkół numer 4, dowiadujemy się, że władze szkoły dowiedziały się o zamknięciu liceum z mediów. No to jest skandaliczna sytuacja, proszę Państwa, ponieważ wydaje mi się, że takie informacje, takie decyzje najpierw należy konsultować z władzami placówki, bo jeżeli tego nie robimy, to widzimy, że jest to ewidentne działanie na szkodę
i ewidentne działanie tylko i wyłącznie nastawione na zniszczenie, a nie na naprawę sytuacji w placówce. Wydaje mi się, że jeżeli już mówimy na przykład o zdawalności matur, o której wspomniał kolega radny Chełmieniak, to warto też podkreślić, że to nie jest tylko kwestia zdawalności matur, jeżeli mówimy o szkole. Ważne jest też to, w jakich innych dziedzinach poszczególne placówki się realizują. A warto podkreślić, że szkoła jest chociażby od 20 lat organizatorem wojewódzkiego konkursu recytatorskiego poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Z tego, co ja zdążyłem zaobserwować i na pewno Państwo też wiedzieliście, jest to impreza dosyć prestiżowa w tej dziedzinie. Także chociażby z tego powodu, to jest oczywiście jeden z przykładów, bo z tego co ja tutaj widzę, jest na innych, wielu innych jeszcze kartkach tych powodów, dla którego czwartego ELO by nie zamykać, jest dużo więcej. Ja podałem tutaj taki przykład, przepraszam, że mówię tak trochę nieskładnie, ale po prostu emocje, które mnie targają ze względu na to, że czuję się jakoś związany z tą szkołą, nie pozwalają mi na obojętnym, spokojnym przejściem do porządku dziennego. Dlatego apeluję do władz miasta i apeluję do osób władnych w tej sprawie, aby nie dokonywały likwidacji czwartego ELO, ponieważ jest to placówka o dużych tradycjach, o wspaniałej atmosferze, a to wydaje mi się, że jest równie ważne, a jeżeli nawet nieważniejsze, niż zdawalność matur czy inne techniczne informacje. Z mojej strony to tyle. Szanowni Państwo, chcę jeszcze raz podkreślić, że będziemy wspierać prezydenta Wojtkowskiego w realizacji jednego z punktów umowy, jaką zawarł w ubiegłym roku z mieszkańcami Włocławka, czyli dążenia czy obniżenia liczby dzieci w klasach do 25 bez względu na poziom kształcenia. I tutaj pan prezydent może liczyć na nasze wsparcie. Z naszej strony to na chwilę obecną tyle. Jeżeli są pytania, bardzo chętnie na nie udzielimy odpowiedzi. Proszę bardzo. To jeśli mogę, to ja pierwszy. Absolutnie przeciwiam się takiemu sformułowaniu całej trójki panu, że coś przemycono do mediów, że wygaszanie to likwidacja albo odwrotnie. Nie bawmy się w grę słów, bo wygaszanie to jest Margaret Thatcher, która wygasiła, a w końcu likwidowała swoje kopalnie Wielkiej Brytanii. To jest po pierwsze. Po drugie, osobiście rozmawiałem z prezydentem. Mogę wziąć pan Dreyfus przedstawić, jeśli ktoś nie słucha wywiadu, którego udzielił dla mojego mediów. I tam jest wyraźnie powiedziane o likwidacji szkoły, czy wygaszaniu. Ja jeszcze raz powiem, nie bawmy się bez słów. Czwórka jest w tej chwili do likwidacji. I to też powiedziałam w rozmowie ze mną pani dyrektor. Jak państwo do tego się odniosą? Ma pan... w ten sposób postępuje. Ma pan oczywiście prawo do swojej opinii, tego nikt nie neguje, natomiast ja tylko chcę powiedzieć... Chciałbym przypomnieć tylko szanownym panom, że obradował konwent Rady Miasta. Ja o tym mówiłem, panie redaktorze. Pojawił się projekt uchwały w sprawie uchwały inicjującej proces wygaszania tej szkoły. I w trakcie obrad konwentu, to jest wiadomość od szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości, w trakcie obrad konwentu prezydenta odwiedziono od tej myśli, natomiast sama uchwała się pojawiła. Zatem przypisywanie za tobą wspomnę mediom jakiejkolwiek roli sprawczej jest tutaj zupełnie bez sensu. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga. Z najgłębszym dla panu szacunkiem fakt, że wśród was są absolwenci tej szkoły, nie ma żadnego znaczenia, ponieważ każdy jest absolwentem jakiejś tam szkoły. Powiem więcej, nie wiązałbym z tym faktem głębszego znaczenia, przeciwnie, raczej bym go przemilczał, będąc na panu w miejscu, ponieważ przywoływanie takiego argumentu powoduje, że w trawny panach jest element emocjonalnego nastawienia do sprawy, który zawsze zubaża obiektywność ocen. Natomiast absolutnie nie mogę się zgodzić z tezą, że zdawalność matur jest to element techniczny. Przeciwnie, zdawalność matur, ten wskaźnik jest najważniejszą rolą, gdy idzie o ocenę jakości szkoły. I bezwzględnie zdawalność w tej szkole jest najniższa, gdy idzie o wszystkie ogólniaki we Włocławku. Może po kolei. Panie redaktorze, po pierwsze, w tym akurat przypadku moja przewaga nad panem jest taka, że ja w konwencie brałem udział.
Mówiłem też o tym. Prezydenta nie było na tym konwencie, była pani sekretarz. I faktycznie nawet pozwoliłem sobie na takie stwierdzenie, że na tym konwencie wszyscy radni byli w opozycji. Dlatego, że byliśmy zaskoczeni po pierwsze terminem, dlatego, że taką uchwałę trzeba podjąć do końca lutego. Po drugie tym, że właściwie na półtora tygodnia przed sesją dostajemy taką informację, kiedy no, nie ma uzasadnienia, żeby już teraz o tym mówić. I wszyscy przedstawiciele wszystkich klubów się zgodzili, że trzeba przyjąć, to znaczy, że przewodniczący napisze pismo, w którym zwróci się do prezydenta o cofnięcie tych dwóch uchwał. I cofnięcie tych dwóch uchwał i poprzedzenie przyjęcia, czy w ogóle dyskusji nad tymi uchwałami, specjalną sesją poświęconą edukacji. O tym też mówiłem, że my nie podejmiemy decyzji w tej sprawie, dopóki nie usłyszymy, jaką koncepcję ma prezydent Włocławka dotyczącą oświaty, a przede wszystkim do realizacji tego punktu z umowy z mieszkańcami Włocławka, jaką zawarł w zeszłym roku, która określiła jasny kierunek, w jaki chce prezydent reformować edukację w naszym mieście. Wyznaczył sobie cel, że tym kierunkiem jest 25-osobowe klasy. Jest to w naszym odczuciu słuszny kierunek, stąd też nasze wsparcie. Odnosząc się do wypowiedzi pana redaktora, no cóż, no to, że grono pedagogiczne dowiedziało się o całej sprawie z mediów, to nie jest nasz wymysł. My jesteśmy po spotkaniu z gronem pedagogicznym. To spotkanie odbyło się w ubiegły piątek o 12:15 i takie stwierdzenie tam padło. Więc my nie mamy podstaw, żeby twierdzić, że było inaczej. Nauczyciele, dyrekcja stwierdziła, że o całej sprawie dowiedziała się w poniedziałek, w momencie, kiedy na jednym z portali pojawiła się ta informacja. A jeszcze dodając odnośnie matur, 95%, ja to powtórzę, było w 2015 roku zdawalność, z tym, że też trzeba podkreślić, że tak jak mówię, w drugim naborze trafiają dużo słabsi uczniowie do tego liceum z celu, uważam, zdyskredytowania też tej jednostki, tak? Dlatego ci nauczyciele robią co mogą, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki z taką młodzieżą, która chce iść do liceum, a jest odsyłana, jeżeli nie są powiększane właśnie klasy w pozostałych liceach, to jest odsyłana po prostu do czwartego liceum ogólnokształcącego. Więc ja 95% myślę, że to nie jest też... Ja nie mówię, że on jest wysoki, czy on jest niski. On jest najniższy... Ale panie redaktorze, jeżeli jest najniższy, to raczej trzeba usiąść, zastanowić się, co zrobić, żeby ten wynik był wyższy, żeby poprawić jakość kształcenia, że może wdrożyć jakieś specjalne programy edukacyjne. Tym bardziej, że tak jak rozmawialiśmy z gronem pedagogicznym, ich efekty, gdyby porównać, a myślę, że to byłoby najbardziej obiektywne porównanie, efekty tej młodzieży, która zdaje egzamin po gimnazjum i później zdawalność matur. Jaki jest progres tej młodzieży w tej placówce? I wówczas to daje obraz tak naprawdę efektywności nauczania w tej placówce. Nie, nic nam, że tak powiem, do tego. To jest kwestia nadzoru pedagogicznego i ewentualnie wdrożenia, tak jak powiedziałem, jakichś programów edukacyjnych. Natomiast zamykanie, czy no wygaszanie, zamykanie, gra słów, nieważne, efekt będzie ten sam. Czy zamkniemy na kolejnym roku, czy za 4 lata, efekt będzie ten sam. Więc tutaj do tego bym nie przywiązywał uwagi, ale zamykanie no, nie poprawi zdawalności, bo te dzieci gdzieś trafią gdzie indziej, no i też gdzieś będą się uczyć i być może w innych placówkach będzie wtedy niższe. Zamykanie niczego zupełnie nie rozwiązuje. To jest tak naprawdę argument, który w tej dyskusji moim zdaniem nie pasuje. A jeszcze też bym chciał... No może tak, bo są kolejne pytania. Ponieważ podczas konferencji, która była w sprawie właśnie szkoły,
cztery wiceprezydenta. Tam padły trochę inne statystyki, inne dane. Panowie mówią o innych, czyli te, które zostały przedłożone nam na konferencji przez urząd, to one są niewiarygodne, one są inne, bo tutaj panowie mówią o tej zdawalności prawie 100%. Tam chyba było 70 parę procent, prawda? Tak, bo to za pierwszą. To jest jedna sprawa, natomiast druga sprawa. Bo sytuacja tej szkoły nie jest, że tak powiem, nie ciągnie się od paru dni dopiero, tak? Ja przed tą konferencją, którą właśnie prowadzę w urzędzie, spotkałam się przypadkowo z dwoma paniami dyrektor z innych szkół i rozmawiałam z nimi na temat właśnie tej szkoły. I one mi powiedziały, że tak naprawdę sytuacja szkoły numer 4 jest od jakiegoś czasu poruszana na różnych zebraniach, które są z edukacją, że te zebrania przedłużają się o 2 godziny, żeby coś z tą szkołą zrobić. Że to nie jest kwestia taka, że to wypłynęło teraz po prostu w ostatnim czasie, tylko że coś się już dzieje od dłuższego czasu, tak? Panie redaktor, jeżeli chodzi o te dane przytaczane przez urząd, to też grono pedagogiczne poddawało je w wątpliwość. Tak, powiem. Jest takie powiedzenie, że statystyka ma to do siebie, że odkryje bardzo dużo, ale zakryje to, co najważniejsze, czyli jest jak bikini. Ale tutaj tak na poważnie mówiąc, to nauczyciele pokazywali, bo jak radny Chełminiak przytaczał 90% skuteczność w zdawaniu matur, no to miał na myśli cały proces edukacji, czyli z drugim podejściem zdawania tej matury, tak? No ale na tym się dopiero kończy przygoda ucznia z tą szkołą, więc nie można tego drugiego podejścia, nie można tego drugiego podejścia, gdybym mógł dokończyć, wycinać tak jak to zrobił urząd, bo urząd tego drugiego podejścia już nie brał pod uwagę. Nieważne, my o tych kwestiach chcemy rozmawiać na tej specjalnej sesji, co do konieczności jej zwołania i dyskusji na niej zgodzili się przedstawiciele wszystkich klubów. Tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Jest sytuacja taka i taka i trzeba jasno powiedzieć. Jest cel, 25 osób w klasie, jak do tego stanu doprowadzić. Nie likwidując, bo widzimy już z tych statystyk, które dostaliśmy z Urzędu Miasta, że żeby osiągnąć ten cel, nie można likwidować, tylko trzeba utworzyć 9 oddziałów, tak? Więc to jest jedno. Drugie, zapytać prezydenta, że skoro w tej umowie, którą przytaczamy, zaproponował ten cel 25 osób w danym oddziale, to jak ma zamiar to finansować? On ma na pewno to doskonale przemyślane, bo tak jak powiedziałem, 3 lata się przygotowywał do swojej roli, więc tam każdy punkt jest przeliczony i doskonale przemyślany. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz to dyskusja na tym, czy na pewno nam jest potrzeba techników mundurowych czy techników logistycznych, bo naszym zdaniem po takim krótkim wywiadzie z pracodawcami, to tak jak powiedzieliśmy, bardziej potrzeba techników pielęgniarstwa i techników mechaników. Jeżeli tak, to jak to zrobić, tak? Czy dociążyć istniejące szkoły kształcenia zawodowego, które są w mieście? Więc proszę zobaczyć, chwilę rozmawiamy i nam pojawiają się kolejne pytania, dlatego potrzeba zorganizowania tej sesji jest kluczowa i ja nie kryłem swojego zdziwienia, kiedy na konwencie pojawiły się te uchwały, bo bez takiej dyskusji, bez takiej sesji podejmowanie jakiejś decyzji w naszym odczuciu jest bardzo ryzykowne, tym bardziej, że proszę, my o tym przypomnimy, bo pewnie Państwo też będą o tym wspominać, że w poprzedniej kadencji my już podejmowaliśmy takie trudne decyzje i w naszym odczuciu wówczas na podstawie analiz wychodziło, że to są decyzje ostateczne, że już kolejne nie będą potrzebne. Znaczy wydawało nam się wówczas,
że znaleźliśmy takie optymalne rozwiązanie pomiędzy wpływami do budżetu miasta z subwencji oświatowej, a kosztami funkcjonowania oświaty w naszym mieście. Myślę, że dużym naszym szczęściem jest fakt, że przewodnicząca, do niedawna przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie Miasta dzisiaj reprezentuje mieszkańców Włocławka w Warszawie w Sejmie i w dodatku należy do partii rządzącej, dlatego że my przez ostatnie lata bardzo często, zwłaszcza mój klub, podnosił kwestię tego, że różnica pomiędzy subwencją oświatową, która przypomnę, zadania w dziedzinie oświaty są zadaniem rządowym i dostajemy jako samorząd na to pieniądze, więc te pieniądze powinny pokrywać koszty funkcjonowania oświaty w naszym mieście, więc ta subwencja oświatowa tylko w 70% pokrywa wydatki związane z oświatą w naszym mieście. Więc ten wówczas ten nasz pogląd, że potrzeba jest zwiększenia subwencji oświatowej, znajdował uznanie w oczach również Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj liczymy na to, że po prostu ta sprawa zostanie przez nowy rząd rozwiązana, bo podejście do edukacji jako do usługi jest w naszym odczuciu bardzo złym podejściem, bo to nie jest usługa, tylko tak naprawdę inwestowanie w przyszłe pokolenia. I dlatego też my, starając się bardzo odpowiedzialnie do tego podchodzić, najpierw rozmawiamy z pracodawcami, kogo oni będą mogli za te 4-5 lat przyjąć do pracy. Stąd nasza propozycja technikum pielęgniarskie i technikum mechaniczne. O lokalizacjach nie rozmawiamy. Czy jeszcze można, przepraszam bardzo, świetnie się słucha, natomiast jeśli Państwo pozwolicie. Są rankingi, na przykład szkół, które potrzebują uczniów w takich, takich studiach i tak dalej. Bardzo często Krzysztof Grządzie, wielokrotny radny, mówił, że brakuje mu do pracy takiego zawodu, takiego zawodu, takiego zawodu. To ja się zapytam. W poprzednich kadencjach, co zrobiliście z oświatą, żeby utworzyć na przykład dla tego pracodawcy klasy czy szkoły? Bo ja odpowiadam, nie zrobiliście kompletnie nic. I teraz jest wojna o liceum numer 4. Ja podam jeszcze jeden zawód, który mi się bardzo mocno przydał. W tej chwili przy olbrzymiej globalizacji, jaka jest nie wiem, internetu, telewizji, radia, zróbcie klasę dziennikarską. No to trzeba zapytać tutaj przedstawicieli albo redaktorów naczelnych, którzy są, ilu są w stanie przyjąć dziennikarzy w ciągu. Wie pan co? Zrobiliście klas, które powinniście zrobić. Zawodów, które są bardzo potrzebne na rynku. Jeśli mnie pan dopuści. Można planować zrobienie klas w tym liceum lekarskich na przykład. Chciałbym dokończyć poprzedni wątek. Zupełnie czymś innym jest dążenie słuszne do klas nie liczniejszych niż 25-osobowe, a zupełnie czymś innym jest ocena tego, co odpowiaduje liceum numer 4. Liceum numer 4 jest najgorszym liceum we Włocławku, co do tego nie ma dwóch zdań. Prawdziwym wyznacznikiem skuteczności nauczania w szkole tego typu jest właśnie to pierwsze podejście do mapy. To drugie zupełnie zaciemnia obraz. To pierwsze jest jedyne słuszne. To jest prawdziwy ranking. W przypadku czwórki wskazanie jest nieco powyżej 70% w zestawieniu z prawie 100% dla przykładów ZK. Więc jest to z pewnością najgorsze liceum. I rozdzielmy ocenę tej szkoły od słusznego dążenia wszystkich do tego, aby klasa w szkole nie liczyła więcej niż 25 uczniów. Zaś to drugie podejście, na które panowie się powołują, ono nie ma żadnego znaczenia. Ta dana jest nikomu do niczego niepotrzebna, ponieważ w większości przypadków o tym wyniku nie świadczy proces nauczania toczący się w szkole, ale to, co uczeń i jego rodzice zrobią z problemem niezdanej matury między majem a wrześniem. I szkole nic do tego. To nie jest podstawa do oceny szkoły. Jedynym wiarygodnym punktem odniesienia jest wynik pierwszego podejścia do matur i tutaj w czwórce wskazanie jest
nieco powyżej 70%, więc miejmy to z głowy, jest to najgorszy licencjat. Można się zastanawiać, co z nim zrobimy, natomiast nie ulega kwestii, że jest to spośród liceów włocławskich szkoła najgorsza. To może po kolei. Po pierwsze, naprawdę pan uważa, że skoro rządziliśmy przez 8 lat, to mamy nie podejmować spraw ważnych dla mieszkańców Włocławka? Dlatego, że jesteśmy w opozycji? Więc proszę takich pytań nie zadawać, bo to są, przepraszam, moim zdaniem uderzenia kulą w płot. Dlatego, że dzisiaj jesteśmy tu i teraz, rozmawiamy o tym, co jest tu i teraz. A uprawianie polityki historycznej zostawmy tym, którzy podejmują decyzje na Wiejskiej w Warszawie. Do pana redaktora Ledwosińskiego pozwolę się odnieść w taki sposób, że nie mogę się absolutnie zgodzić na twierdzenie, że 4 LO jest najgorszym liceum w mieście. Zgodzę się, że ma najgorsze wyniki zdawalności matur. Ale to wcale nie oznacza, że jest to najgorsze liceum w mieście. Bo zapewniam pana redaktora, że energia i zaangażowanie nauczycieli, grona pedagogicznego w to, żeby były takie, a nie inne wyniki, jakie by nie były, zdawalności matur, nie jest absolutnie mniejsze niż zaangażowanie grona pedagogicznego w innych szkołach. I no więc jeżeli mówimy, że jakieś liceum jest najgorsze, to mówimy o jego funkcjonowaniu. Czyli może mógłby pan tak, redaktor, powiedzieć, gdyby tam nie odbywały się żadne kółka, gdyby nie było żadnego wzmacniania zainteresowań młodzieży, gdyby nie było żadnego procesu wychowawczego. Po prostu pozwolił sobie pan, panie redaktorze, w moim odczuciu na nieuzasadnione uogólnienie. Natomiast to w ten sposób. Drogi maturzysto, mamy dla ciebie dwie wiadomości, dobrą i złą. Zła jest taka, że niestety nie zdałeś matury, ale jest też dobra nowina. Miałeś prawie szczęście, bo pochodziłeś do liceum, które organizuje konkurs poezji Marcińskiego. No, a może zróbmy inaczej. Kończy gimnazjum uczeń trójkowy, idzie do liceum, do którego go przyjęli, czyli nie przyjęli go do, w pana opinii, najlepszych liceum, czyli tam, gdzie mają najlepsze oceny, bo tam wszystkie miejsca zajęli uczniowie piątkowi, ale ten uczeń trójkowy, który gimnazjum skończył na trójkach, kończy to liceum czwórką na przykład. I jak ocenimy te licea, do których trafiają uczniowie piątkowi po gimnazjum i kończą maturę z piątkami, na tle liceów, gdzie trafiają niekoniecznie sami piątkowi uczniowie? Oczywiście zdarzają się uczniowie trójkowi, którzy nie są w stanie odnieść większych sukcesów edukacyjnych z różnych przyczyn, z różnych, bo to bardzo często nie są przyczyny braku zdolności, ale na przykład kwestie socjalne, na przykład to, że państwo nie zadbało o odpowiedni start dla tej osoby, bo pochodzi z rodziny, której po prostu nie stać na wiele rzeczy, na przykład na korepetycje. Więc mówię, krótko rozmawiamy na ten temat, a pojawia nam się szereg pytań, na które tak naprawdę tutaj możemy tylko dywagować, a odpowiedzi gdzieś, a odpowiedzi nie znajdziemy, bo żebyśmy mieli pełen obraz, to powinniśmy mieć przedstawicieli rodziców, przedstawicieli uczniów, przedstawicieli grona pedagogicznego i oczywiście przedstawicieli urzędu. Wówczas moglibyśmy rozmawiać, dyskutować. Bo przyzna pan, panie redaktorze, że wielu uczniów tych liceów, które mają super wyniki w pierwszym podejściu do matury, po prostu masę pieniędzy inwestuje w korepetycje, bo ich na to stać, bo są to licea, do których od lat chodzą dzieci lekarzy, dzieci prawników, czyli zawodów, gdzie po prostu pieniędzy nigdy nie brakuje. Dziękujemy. Myślę, że na tym powinniśmy skończyć dzisiejsze spotkanie. Były na sesji Rady Miasta. Czy pan
myśli sugeruje, że to było, nie wiem, celowe działanie, że ktoś to zawiadomił, ktoś z urzędu, że... Czy po prostu kuratorium, nie wiem, dowiedziało się z mediów, że... Bo była głośna sytuacja, tak. Z tego, co wiem, w ogóle kuratorium jest generalnie zaniepokojone, ale przede wszystkim wiadomościami z mediów, że jest w sprawie, będzie likwidacja. I okazało się, że po naszym spotkaniu w piątkowym tydzień temu przyszedł faks do szkoły w sprawie kontroli od razu w poniedziałek z kuratorium oświaty. Jakie wyniki i na czym polegała ta kontrola, tego nie wiem, ale nauczyciele mieli takie informacje, już sugerowali nam na spotkaniu, że kuratorium zostało powiadomione, że uczniowie, chociaż tak naprawdę oni, z tego co wiemy, mieli zgodę rodziców, żeby uczestniczyć po pierwsze w tej sesji, a po drugie niektórzy są także pełnoletni już, więc również mogli nie iść do szkoły, bo taki mieli wybór. Więc myślę, że na pewno Urząd Miasta, tak jak Krzysztof wspomniał wcześniej, jeden z urzędników sugerował, że zrobi wszystko, żeby to liceum mimo wszystko zostało zlikwidowane, nawet jeżeli radni podejmą zupełnie inną decyzję, czyli o nielikwidowaniu tego liceum. Chcę powiedzieć jeszcze jedno. Jeszcze mamy pewną niesubordynację urzędnika, dlatego że prezydent w rozmowie z nami, w rozmowie z rodzicami, również gronem pedagogicznym wyraził swoją radość z tego, że młodzież uczestniczyła w sesji Rady Miasta. Nawet mówił o tym, że jest to wspaniała lekcja wychowania obywatelskiego. Zresztą my się z tym zgadzamy. Więc późniejsze, nawet tam urzędnicy próbowali jeszcze na sesji dyscyplinować nauczycieli, dlaczego dopuścili do tego, że młodzież przyszła na sesję Rady Miasta. No jest, stoi jak gdyby w sprzeczności ze słowami pana prezydenta. Natomiast o nazwiskach wolelibyśmy nie rozmawiać. Tak jak powiedziałem, mieliśmy zaplanowane spotkanie w ubiegły wtorek, to znaczy ten, który był, z panią prezydent. Wówczas chcieliśmy wyjaśnić tę sytuację. Pani prezydent z nieznanych nam przyczyn odwołała to spotkanie. Jest tam smutno z tego powodu, dlatego że liczyliśmy, że będziemy mogli sobie wyrobić skonfrontować, bo zupełnie inaczej tą opinię można sobie wyrobić na podstawie rozmowy, wymiany zdań, a inaczej na podstawie danych, suchych faktów z prezentacji multimedialnej, którą dostaliśmy na maila.